tego używam. Siemanko skillowcy, z tej strony Emelate i dzisiaj przygotowałem dla was materiał z gry, w której miałem przyjemność mierzyć się z wieloma znanymi youtuberami. Jak widzicie, w drużynie przeciwnej same znakomitości. Mamy sławnego w całym valorantowym świecie maina Cyphera, czyli Pika. Mamy portugalskiego streamera Darkzona, jest Misrage i Lothar, tych osobistości chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. I jako piąty w składzie drużyny przeciwnej występuje Ryan z kanału Hitscan. To taki dosyć spory kanał, 360 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Ostatnio nawet się tam pojawiłem, kto nie widział, to serdecznie zapraszam, link będzie oczywiście w opisie. A w mojej drużynie z bardziej znanych osób mamy Elementrixa, chyba najbardziej sławny Bridge Main, jest też Ace Mogu, niemiecki valorantowy YouTuber. Wszystkie linki prowadzące do wymienionych osób znajdziecie oczywiście w opisie. A ja zachęcam Cię jeszcze do subskrybowania kanału, bo jak widzisz robi to bardzo mały procent osób. A Ty możesz mi to pomóc zmienić w bardzo prosty sposób. Każdą subskrypcję naprawdę bardzo doceniam. No i przeskakujemy do pierwszej rundy. Jak widzicie, nasi przeciwnicy w przewadze liczebnej zmniejszą trochę dysproporcje, eliminując, co ważne w kontekście dalszej części filmu, Pika. Teraz zróbmy sobie mały skok w przyszłość. Ale niestety Lothar nas zachodzi. Przegrywam ten fantastyczny pojedynek skoczków. Mog zostaje sam na czterech, a przeciwnicy nie dają mu żadnych szans. Druga runda, gramy eko. Jesteśmy trochę zamknięci w okolicach kuchni. Przeciwnicy nas dojeżdżają. Nie pytajcie mnie, jak ten Joru się tam znalazł, dopiero teraz go eliminuje. Ale przeciwnicy już nas okrążyli, zostaliśmy dojechani. Runda bez historii. Pierwsza runda na fullu z naszej strony, przeciwnicy grają bonus. Zdobywam szybkiego refraga. Następnie plantuję spajka, doprowadzamy do sytuacji 2-1 i wygrywamy tę rundę. W kolejnej rundzie znaleźliśmy się w sytuacji 3-3. Ja podkładam spajka. Następnie udaje mi się zauważyć stopa jednego z przeciwników. Okazuje się to być Darkzone, wygrywam ten duel. Następnie dokładam jeszcze ostatniego w tej rundzie fraga na piku. I w ten sposób zapewniam drugi punkt na konto mojej drużyny. Jak widzicie, staramy się coś zdziałać pod długą na B. Omen pada, osłaniając mnie wręcz swoim ciałem. Na szczęście szybko pomściłem śmierć mojego przyjaciela z drużyny, a potem nawet na jego prośbę go zresowałem. O czym postanawiam popilnować pleców i jak widać się to opłaca. Łatwa runda na nasze konto. Runda numer 6. Jak widzicie, mamy przewagę liczebną. Niestety przeciwny Joru ultuje i zaskakuje aż dwóch moich sojuszników. Na szczęście udaje mi się zdobyć refraga i zgarnąć spajka. Zostajemy z Elementrixem w sytuacji 2-2 i postanawiamy zrotować na bombsite B. Co się tutaj wydarzyło, to jeszcze nie pytajcie. Dokładam jeszcze trzecią eliminację w tej rundzie, popisując się ładnym strzałem na Darkzone. Czwarty punkt na naszym koncie. W kolejnej rundzie, tym razem to my znajdujemy się w trudnej sytuacji i tym razem to my gramy w 3 przeciwko 5. Pokonuję Lothara w pojedynku 1-1, nieco obrywam, więc szybki heal na sobie, a następnie moje pajęcze zmysły podpowiadają mi, że ktoś może nas zachodzić na plecy. I tak też właśnie jest, łatwa eliminacja na Miss Rage. W ten sposób szybko doprowadzam do sytuacji 3-3. Pojawiły się małe komplikacje, zostałem samemu na 3, także rest na ratunek. Od razu dokładam kolejnego fraga i znów mamy równowagę, 2-2. Zostaje nam naprawdę bardzo mało czasu. Zgarniam spajka, asekuruję jet, zdobywam czwartą eliminację w tej rundzie na piku i pędzę zaplantować. No i niestety, bardzo mądre zachowanie Breacha, który dzięki ulti nie pozwala zaplantować mi spajka i niweczy cały mój wysiłek w tej rundzie. No i runda 8. Zajmujemy bombsite A, mój sojusznik podkłada spajka, a ja w tym czasie pilnuję pleców i udaje mi się dzięki temu złapać zachodzącego nas Lothara. Dokładam kolejnego fraga, znowu na piku. Spike tyka na tyle długo, że rundę mamy już w kieszeni, dlatego postanowiliśmy nieco zabawić się z Darkzone'em, ale jak widzicie, nie dał sobie w kaszę dmuchać. W następnej rundzie nasi przeciwnicy zmuszeni byli grać eko. Udało im się zdobyć nawet przewagę liczebną, ale szybki refrag z mojej strony i zabójstwo na piku, a potem res na Omenie i nagle robi się 4-1 i mimo początkowych kłopotów gładkie zwycięstwo z naszej strony. Runda 10. Atakujemy bombsite A, a ja zdobywam entry dla mojej drużyny. Takim oto strzałem pokonuję, wy już sami wiecie kogo. Spike podłożony, ale nagle nasze zwycięstwo w tej rundzie zostaje zagrożone. Na szczęście Elementrix, mimo trudnej sytuacji, w której się znalazł, fraguje Darkzone'a. A ja w odpowiednim momencie sprawdzam wejście z mida i pozostawiam Lothara bez szans. Kolejna runda to atak środkiem z naszej strony. Zdobywamy dwa fragi, po jednym dla mnie i Elementrixa, a na koniec moja drużyna skutecznie uniemożliwia Lotharowi zachowanie broni. No i ostatnia runda połowy i moim zdaniem najlepsza w moim wykonaniu. Ja, Jet oraz Sky zakradamy się tunelem do kuchni, a nasz Omen i Joru poszli robić jakieś YOLO akcje. Udaje mi się tym fantastycznym sprayem pokonać Breacha, a następnie pokonuje Reynę, refragując zaskoczoną Jetkę.
Buszujemy dalej kuchnię, sytuacja dwóch na dwóch i taki nonszalancki pik z mojej strony, no bo wiecie, już jechałem trochę na pewności siebie i jak widzicie, jak wchodzi, to wszystko wchodzi. Potem małe kłopoty techniczne z podłożeniem spajka, bo zapomniałem sobie zbindować klawisz do tego. No i ostatnia eliminacja w tej rundzie również na moje konto i znów na piku. Zmiana stron i runda pistoletowa. Jak widzicie, przeciwnicy zaatakowali nasz bombsite A i trochę powybijali moją drużynę. No i dochodzimy do momentu, w którym zostałem w klaczu 1 vs 2. Natomiast Darkzone kompletnie nie spodziewa się mnie w tym miejscu i udaje mi się go zaskoczyć. Trochę w tym pojedynku oberwałem, więc szybki heal na sobie. I nagle mamy już tylko 1 na 1 z pikiem. No i teraz w komentarzach możecie obstawiać, jak myślicie, kto zwycięży w tym pojedynku 1 na 1. I oczywiście nie mogło być inaczej. Jestem chyba dla pika jakimś Nemezis w tym meczu. I nasz kolejny pojedynek 1 na 1 znowu na moje konto. Kolejna runda i kolejny frag. No i słuchajcie, 11-3, gramy już na totalnym rozluźnieniu. Nasz Omen pushuje mida. Zostaję zaskoczony, ale na szczęście jestem na posterunku. I zdobywam szybkiego refraga. Potem przeniosłem się trochę pod bombsite B, bo Elementrix potrzebował pomocy. No i znowu sytuacja się powtarza. Mój kolega z drużyny pada, na szczęście ja jestem we właściwym miejscu i zdobywam refraga na moim ulubionym przeciwniku w tym meczu. Zostajemy w sytuacji 2 na 2, natomiast przytomne zachowanie z mojej strony, brakuje mi tylko jednego orba do wskrzeszenia, podnoszę go i resuję Elementrixa. Naszym przeciwnikom w tej sytuacji udało się podłożyć spajka, ale bezbłędny retake z naszej strony i mamy już 12-3. No i nie ma co ukrywać, przechodzimy do ostatniej rundy w tym spotkaniu. Wspomagam moją Sky na midzie, a ta pomoc przekłada się na fraga na moje konto. Potem moja drużyna dołożyła jeszcze kilka zabójstw od siebie. No i spójrzcie, kto został samemu przeciwko nam trzem. I chyba nawet już nie musiałbym zdradzać zakończenia, ale zrobię to dla formalności. Kończę to spotkanie, zdobywając ostatniego fraga w tym meczu, oczywiście na piku. Chyba po tym spotkaniu musiałem mu ostro zajść za skórę, ale followka na Twitterze zostawił. Także i ty nie bądź gorszy, zostaw followka na Twitterze, link masz oczywiście w opisie. Powiem wam, że tak naprawdę to dopiero w montażu się zorientowałem, jak to wyglądała ta sytuacja z tym pikiem. Jak komuś się chce, to może policzyć, jak to wyglądał bilans między nami. Jak ktoś to policzy, to proszę dajcie mi znać w komentarzach, bo sam jestem ciekawy. A na dzisiaj to by było na tyle, mam nadzieję, że materiał wam się podobał, jeśli tak, zostawcie subskrypcję. A ja się z wami już żegnam, do usłyszenia następnym razem, cześć!